Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka. Proszę Państwa, dziś rozmowa z doktorem Henrykiem Krzyżanowskim, językoznawcą, romanistą i anglistą. Dobrze przedstawiłem, tak? Tak, dokładnie tak. Proszę Pana, Pan mieszka od blisko pół wieku w Poznaniu. Proszę Państwa, to będzie naprawdę ciekawy wywiad. Zostańcie z nami, bo za chwileczkę będzie o gorących sprawach, gorących w związku z przeszłymi sprawami, ale i współczesnością, więc koniecznie warto to obejrzeć. A na rozgrzewkę pytanie takie, może sentymentalne, ale jest Pan od pół wieku poznaniakiem, ale sam Pan twierdzi, że nienawidzi Pan poznaniaków. Dlaczego? Nie, no to jest za mocne powiedzenie. Natomiast nie czuję się poznaniakiem. Powiem zresztą, że na wieku, bo przyjechałem do Poznania w 1964 roku na egzamin wstępny. I od tego czasu właściwie nieprzerwanie w Poznaniu mieszkam. Natomiast no nie mogę powiedzieć nienawidzę. Nie, ja szalenie, ja bardzo szanuję poznaniaków, to znaczy niektóre ich aspekty, niektóre ich cechy są dla mnie, no, podziwiam je. Natomiast no nie czuję się poznaniakiem, bo mentalnie jednak się wcale nie różni. Ja no człowiek słówki i porządni poznaniacy to jednak dwa różne światy. Kongresówka, tak właściwie na pograniczu, bo Sieradz też ciążył do Wielkopolski przez długi czas, więc to tak kongresówka, ale jednak z wektorem, odrobiną tego wektora przynajmniej poznańskim. Panie profesorze, jak to jest z tą opozycją? Był pan aktywnym działaczem opozycji demokratycznej od lat 70. w Poznaniu. Zna pan tych wszystkich ludzi. Jak to jest, że kiedyś byliśmy razem, byliście razem, ja też pod koniec lat 80. byłem w Solidarności Walczącej, w KPN-ie i pamiętam tą wspólnotę, pan to zna od podszewki. I w pewnym momencie to się wszystko jakoś nam rozlazło. Nagle ta opozycja wspólna w dążeniach, ale też wspólna w wyznawaniu pewnych wartości, spotykająca się w kościołach, nagle ta opozycja rozlazła się w tak skrajnie różne kierunki. Kiedy to się stało? Dlaczego tak się stało? A może ja się mylę, może zawsze ci ludzie byli od sasa do lasa bardzo ze sobą poróżnieni tak naprawdę? Nie, poróżnieni nie byli. Wie pan, lata 80., to znaczy po stanie wojennym, prawda? To był taki okres bardzo czarno-biały, tak? że po jednej stronie było samo czarne, czyli po stronie komuny było samo czarne, a po naszej stronie było samo białe. To oczywiście była ówczesna taka optyka. Dzisiaj można by powiedzieć, że no, w tej bieli, pod tą bielą były rozmaite różne inne, prawda, odcienie czy różne nieprzyjemne rzeczy ukryte, ale tym niemniej wtedy nam się tak zdawało. Także wtedy faktycznie no, nie był to czas na to, żeby prowadzić między sobą jakieś prawda, frakcyjne walki, prawda? Bo wtedy byliśmy wszyscy jedną można powiedzieć, taką powiedzmy partią przeciwko czerwonemu, przeciwko komunie. Wszystko w porządku, doskonale to rozumiem, panie profesorze, ale to nie są jakieś frakcyjne w tej chwili podziały, to nie są drobne różnice. My w tej chwili mówimy o dwóch światach. My mówimy tutaj o dwóch stronach barykady. Ludzie, którzy gromadzili się na mszach za ojczyznę, którzy opłakiwali księdza Jerzego Popiełuszkę, pana znajomi z internowania, pana przyjaciele z internowania, z Gębarzewa, dziś stoją po drugiej stronie i odrzucają te wartości, którym hołdowali w latach 80., więc nie mówimy tu chyba o kosmetyce, no chyba, że się mylę. Wie pan,
To wszystko się zaczęło od wojny na górze tak zwanej. A właściwie i wszystko, co potem już szło, było w pewnym sensie jej twórczym, w cudzysłowie, twórczym rozwinięciem. Bo weszła w powiedzmy, w grę już polityka partyjna. Przy czym dla mnie słowo partyjne nie ma negatywnej konotacji, prawda? No polityka musi być partyjna, prawda? Zaraz w 89 roku, kiedy wygraliśmy te wybory, to tak w największym skrócie, ci, których obecnie nazywamy salonem, czy których potem nazwaliśmy salonem, bo właściwie teraz to pojęcie salon nawet już pomału zaczyna tracić swoje znaczenie, próbowali jakby zmajoryzować rząd dusz. I częścią tej próby było wmawianie, że tworzenie partii politycznych jest czymś złym. Ponieważ skoro wygraliśmy wybory jako drużyny Lecha Wałęsy i Solidarność i właśnie Komitet Obywatelski, to powinniśmy przy tej formule ruchu obywatelskiego pozostać. No ale to była... to nie była szczera propozycja, ponieważ tak w gruncie rzeczy chodziło wtedy o to, żeby ci, którzy no, można powiedzieć, kierowali Lechem Wałęsą w pewnym sensie, a może im się wydawało, że kierowali, to no nie chcieli widzieć koło siebie żadnej konkurencji po prostu. I to tym bardzo wcześniej nie zgodzili się bracia Kaczyńscy, swoją partię Porozumienie Centrum. A tu w Poznaniu z kolei powstała partia PHD, ale przed PHD. Pana Pawła Łączkowskiego, prawda? Paweł Łączkowski tu był liderem. Tak, ale jeszcze przedtem był ZKM. No tak, pan Czarnecki, prawda, tutaj też w Poznaniu między innymi. Był Marcin Libicki na przykład, którego poznałem od najlepszej strony. Poznałem go w czasie kampanii wyborczej 89 roku właśnie, prawda? I powstał wtedy, nie wiem czy pan pamięta, taki klub Ład i Wolność. To nie była partia polityczna, ale to był taki, powiedzmy, ciało, które miało promować wartości narodowo-katolickie, ja bym powiedział tak. Prawda? No właśnie. Ja bym powiedział nawet, że to były wartości może bardziej katolickie niż narodowe, ale oczywiście narodowo-katolickie się kojarzy natychmiast z endecją. No to były oczywiście jakieś prawda, nawiązania do endecji, ale one były szalenie, powiedziałbym, to nawiązanie nie bardzo było wiążące, dlatego że zmieniły się warunki, prawda? Endecja była partią przedwojenną. No właśnie, i mówimy tutaj o Poznaniu. Pan uważa, i no tak faktycznie było, że ludzie się po prostu zmienili, że z tego monolitu opozycji lat 80. przez wojnę na górze coraz bardziej jaskrawe zaczęły się rysować podziały. To rzeczywiście historycznie tak wyglądało, ale zanim przejdziemy do sprawy lat 80., bo jeszcze chcę trochę podrążyć ten temat, cofnijmy się do czasu przedwojennego, do tej tradycji poznańskiej. Dziś Poznań, mówmy wprost, głosuje na liberalną lewicę. Takie oblicze ma to miasto. To jest miasto dziś zdominowane przez... Tu są największe demonstracje, można powiedzieć nawet nihilistyczne, te odrzucające wartości chrześcijańskie. Tutaj największe sukcesy wyborcze mają właśnie te ugrupowania lewicowo-liberalne. Ale Poznań, tak jak pan wspomniał,
ten tradycyjny, ten esencjonalny, to jest przecież Endecja, to jest przecież Kurier Poznański, to jest przecież grono polityków z Marianem Sejdą, prawda, na czele endeckich. Poznań to jest tradycja Halerczyków, którzy tutaj w powstaniu wielkopolskim odegrali dużą rolę, a później w międzywojennym Poznaniu także rolę polityczną. Krótko mówiąc, Poznań zawsze kojarzył się z tą silną tradycją endecką, narodowo-demokratyczną. I jak to się stało, że po okresie komunizmu tak kompletnie ta sprawa się zmieniła? Ten Poznań ma zupełnie inną dziś formację. 56 rok jeszcze przecież gdzieś pobrzmiewał tym porządnym Poznaniem, bo dla mnie porządny Poznań to też przecież właśnie ta tradycja taka narodowa, taka chrześcijańska, oparta na jakichś wartościach, ciągle to powtarzam. No więc jeszcze w 56 roku to było. Jeszcze przecież jak budowaliśmy pomnik dwóch krzyży na placu Mickiewicza, to jeszcze ta organizacja i to przywiązanie do tradycji było wyczuwalne w tym środowisku, któremu przewodził technicznie pan Marek Lenartowski, prawda, związkowiec Cegielskiego. Słynne przemówienie Matyi, wszyscy jeszcze, niektórzy jeszcze pamiętają 81 rok i ten pomnik. No a teraz taka zmiana. Jak pan to widzi, jak pan to skomentuje? Dlaczego tak się stało? Wie pan, to jest w dużej mierze kwestia unicestwienia przedwojennych elit. Bo jeżeli przedwojenne elity, te właśnie endeckie, one zostały w dużej mierze unicestwione przez Niemców, a czego nie zrobili Niemcy, to dokończyli komuniści. Także w sensie duchowym ta tradycja, można powiedzieć, że została prawie całkowicie przecięta. Ale czy na przykład, bo porównajmy to z Krakowem, że przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale porównajmy to z Krakowem. Też można to powiedzieć o elicie tamtego miasta. Też można powiedzieć, że została niemal w całości wyrugowana przez Niemców, później przez Sowietów, ale jednak Kraków, no bo na czym się opiera także ta tradycja? Przecież nie wyłącznie na elicie intelektualnej. To byli też mieszczanie w Poznaniu, jakże aktywni, właśnie endeccy. Właśnie przecież to oni uczestniczyli w licznych wiecach, to oni byli tym lewarem owej tradycji narodowo-demokratycznej. I Kraków, można dziś pokusić się o takie powiedzenie, też patrząc na jego rezultaty wyborcze, na profil socjologiczny, on pozostał w większym stopniu przy środowiskach konserwatywnych. No nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, sądząc po ostatnich wyborach i sądząc po rządach, po gwałtowności manifestacji, jakie tam się odbywają, to wydaje mi się, że tutaj jest duże, no niestety, duże pobratymstwo między Poznaniem a Krakowem. Także to no nie bardzo widzę te. Oczywiście Poznań ma, Kraków ma swoich luminarzy w rodzaju profesora Nowaka czy profesora Legutki, no ale my też mamy, no prawda, więc mamy profesora Kucharczyka, prawda, ale to nie oni nadają ton generalnie rzecz biorąc no życiu uniwersyteckiemu, Mamy AKO w Poznaniu, prawda? Mamy AKO w Poznaniu, które jest oryginalną na tle pejzażu polskich uniwersytetów organizacją. No tak, ale jest żywiołowo, może nienawidzone to jest może za duże słowo, ale żywiołowo nielubione przez większość uniwersytetów, przez większość profesury obecnej, profesury uniwersytetów. A szczególnie tej profesury, która jest profesurą, no powiedzmy, humanistyczną. Mówił pan o tym, że to deficyt elit, taki profil spowodował Poznania dziś tego lewicowo-liberalnego, ale może coś jeszcze. Ja pamiętam wywiady moje z panem Rozwalakiem,
właśnie z panem Lenartowskim, z różnymi opozycjonistami, nawet z panem Leonardem Szymańskim, którzy mówili o specyficznej relacji pomiędzy Służbą Bezpieczeństwa i właśnie też opozycją, ale i stroną kościelną w Poznaniu, że tu w Poznaniu panował specyficzny właśnie taki rodzaj porozumienia, że pewne rzeczy uzgadniano. No na przykład, któż by pomyślał, że dzisiaj dalej przywódcą przedsiębiorców w tym mieście, tych wywodzących się z lat 80., z początku lat 90., jest kadrowy SB Henryk Jutkowiak, prawda? Prezes honorowy Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, prawda? I ciągle mówi się o tym, że tu w Poznaniu dogadywali się ludzie służb i ludzie opozycji. Czy może jest tak, że ta elita, ta nowa, ta, która mogłaby reprodukować przedwojenny etos, była elitą jakże unurzaną w życie służb, jakże głęboko współpracującą z SB. No bo przecież mieliśmy plejadę naszych parlamentarzystów, opozycjonistów, którzy okazywali się, tych liderów tamtejszych 80. lat opozycji, którzy okazywali się współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, prawda? No i teraz pytanie jest, czy dodatkowym elementem takiego wizerunku społeczno-politycznego Poznania, jaki widzimy, nie jest też poważny wpływ służb, poważne unurzanie się elity Poznania w współpracę z SB. Do tego można by dodać jeszcze te podejrzane moralne skandale, no chociażby z arcybiskupem Pecem, że ten Poznań jest po prostu i ta jego elita, mówiąc kolokwialnie, zgniła. Czy to nie jest za mocne określenie i czy to może być prawdziwa teza pana zdaniem? Wie pan, ja nie mam, szczerze mówiąc, wiedzy na temat tych powiązań i na przykład o panu o tym, że pan Jutkowiak jest w tej chwili taką ważną figurą, to od pana słyszę. Także to mi jest trudno powiedzieć. Skądinąd przechodzenie bardzo takie płynne oficerów SB do biznesu na przełomie lat 80. i 90. to chyba nie jest specyfika poznańska, prawda? Bo to w całym kraju tak. Także wydaje mi się, że no, całe to wejście w ten powiedzmy taki dość kaleki, no ale jednak kapitalizm, to się odbywało właśnie jako operacja w dużej mierze służb specjalnych. No, jako anegdota, no, oficer, który mnie 16 grudnia, oficer SB, który mnie łapał, że tak powiem, i mnie z uniwersytetu, z kolegium nowym zawiózł na Kochanowskiego, no to jest w tej chwili bardzo zamożny przedsiębiorca, który jest potentatem w produkcji trumien. No, nie wiem, to tak śmiesznie brzmi, ale taka jest prawda. On w tej chwili jest, jak rozumiem, w swoim miasteczku jakimś tam szanowanym biznesmenem, jest prawda, potentatem, jakiś tam pewnie wpłaca pieniądze na jakieś lokalne rzeczy. No, prawda, więc to oczywiście można się zrzymać, że to jest, że tak nie powinno być, ale w całej Polsce tak było. Czyli tutaj pan też nie odnajduje jakiejś poznańskiej specjalności, poznańskiej specyfiki? Nie. Znaczy ja panu powiem, że w Poznaniu poznańcy szalenie nie lubią skrajności. Dlatego w Poznaniu to jest coś bardzo dziwnego, że dla mnie, że ostatnie zbrojne wystąpienie na ziemiach polskich z pewnymi elementami nawet, no może powstania za dużo powiedziane, ale właściwie powstania, to było właśnie w Poznaniu w 1956 roku. No? Ale ono nie miało nic wspólnego
z poznańskimi elitami. Ono zostało wywołane, no nie wiem na ile, prawda, na ile zostało sprowokowane, na ile to historycy się na ten temat różnie mówią, ale ono zostało spowodowane naruszeniem warunków umowy umów pracy. Po prostu niewypłaceniem robotnikom tego, co im się słusznie należało, a jeszcze pogorszeniem im, prawda, warunków pracy. To już było za dużo dla robotników. Ci robotnicy byli świadomi. To była bardzo, to można powiedzieć, że to była pewna taka, to była pewna elita, ale to była elita w takim, no, to nie była elita intelektualna czy duchowa. Prawda? To była elita w tym sensie, że robotników było najwięcej. Przemysł wtedy w Poznaniu był bardzo silny i władza, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, zdenerwowała, rozdrażniła właśnie tę najsilniejszą wtedy klasę. No to ja ciągle szukam tego tropu, który będzie najbardziej trafny, żeby opisać dzisiejszy Poznań, tego źródła. Przyjrzyjmy się opozycji lat 80. Ilu nas było? Ja pamiętam demonstracje z lat 80. Wszystkich znałem mniej więcej po imieniu, prawda? Było tam może ze 20, może 30 osób, które przychodziły na demonstracje w latach 85, 6, 7. I to nigdy nie były te demonstracje takie najbardziej spektakularne, o których mówiła Wolna Europa. Więc czy to jest tak, że Poznań jest letni, że Poznań jest, pan powiedział, nie idzie w stronę skrajności, ale że Poznań jest po prostu leniwy i tutaj należałoby szukać źródła tej współczesnej, konformistycznej, bo lewicowość i poddanie się tym wszystkim trendom płynącym ze świata zachodu jest swoistym konformizmem, prawda? A może i lenistwem, a może i letniością. Poznań jest konformistyczny. To jest, w jakimś opracowaniu historycznym przeczytałem, że w roku chyba 47 organizacja wojewódzka PPR z Poznania była bodaj najliczniejsza, czy relatywnie najliczniejsza z całego kraju. A przecież wpływy komunistów przedwojenne w Poznaniu były znikome. Tu nie było, prawda, silne. No ale dlaczego się masowo zapisali? No bo to właśnie z powodów zupełnie jawnie konformistycznych. Czyli tak jak wówczas zapisywali się do PPR-u, to dziś można powiedzieć zapisują się do jakichś europejsko-nowoczesnych frakcji lewicowo-liberalnych, tak? To też jest ten sam wyraz konformizmu. Znaczy w tej chwili się nie zapisują, ale powiedzmy, no jakby są powiedzmy są zwolennikami takiego podejścia, że u nas ma być tak, jak nie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą garść refleksji. Mam nadzieję, że doszliśmy do jakichś choćby połowicznych wniosków i mam nadzieję na kontynuowanie z panem tych rozmów o Poznaniu, po to, żeby w końcu dotrzeć do klu sprawy i po to, żeby w końcu rozwiązać ten poznański, gordyjski, lewacki węzeł. No zobaczymy. Ja szczerze mówiąc, ja myślę, że to, wie pan, to może nie jest węzeł gordyjski, ale jest to w takim największym uproszczeniu, czy może największej generalizacji, to nie jest uproszczenie, to jest efekt pozbycia się właściwie wiary katolickiej. No tak, to też odczuwam, tak. Ale o tym, mam nadzieję, też porozmawiamy w kolejnym naszym programie, w kolejnej naszej rozmowie i jeszcze raz serdecznie panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę, pozdrawiam. Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka.